Cieszę się bardzo, że możemy dzisiaj stanąć tutaj wspólnie razem w modlitwie, dziękując Panu Bogu za ten największy z darów, jakim jest On sam. Wśród różnych darów, jakie możemy przyjąć od Pana Boga, najpiękniejszym darem jest On sam i to jest po prostu komunia. I to jest coś wyjątkowego i Was dzisiaj chciałbym zaprosić do rozważania, które jak widzicie nosi ten temat napełniajcie się duchem. Napełniajcie się duchem, to jest temat dzisiejszego rozważania i oczywiście nie bez powodu, bo dzisiaj Dzień Zielonych Świąt. Dzień zesłania Ducha Świętego w znaczeniu naszych świąt, naszej pamiątki, naszego wspominania. I jeszcze raz to, co powiedzieliśmy na początku, niech to nie będzie dzień historyczny, należący do historii, taki, w którym omawiamy sobie coś, co było kiedyś w przeszłości, Akademia ku czci, coś takiego, wiesz, że po prostu Akademia ku czci, pamiętamy, nie zapomnimy. Niech to będzie doświadczenie, które staje się żywe dzisiaj także pośrodku nas. Jesteśmy bowiem przekonani, że tak jak na apostołów, tak Duch Święty ciągle spoczywa na swoim świętym Kościele, bo gdyby nie było Go, nie byłoby nas. Możemy powiedzieć amen? Napełniajcie się Duchem. To jest fragment pochodzący z listu świętego Pawła do Efezjan. Od razu pozwoliłem sobie to zaznaczyć, tylko może dzisiaj trochę nietypowo. Od empty i full. Szymon mówi, to może być dziwne. Ja myślę sobie, że jak teraz się popatrzycie na swoją wskazówkę w swoim samochodzie i zobaczycie te dwie literki E i F, to będzie się wam kojarzyło nie z empty, nie z pustym bakiem, ani nawet nie z full, ale będzie się wam kojarzyło z listem do Efezjan, z 5 rozdziałem, z 18 wierszem. Kiedy się popatrzysz na tę wskazówkę w swoim samochodzie, to chciałbym, żebyś pomyślał sobie, nie wiem, co tam sam z tym samochodem, może za mało, może za dużo, ale wiem, że ja potrzebuję tego, by się napełniać Duchem Świętym. Więc ta wskazówka i ten licznik ten wskazywać będzie nam tutaj ten cytat, żeby nam się to jakoś zakonotowało. Nie upijajcie się winem, czytamy w tym tekście, powodującym rozwiązłość, ale napełniajcie się Duchem. Właściwie to jest fragment, który należy do trochę większej całości. Pozwólcie, że troszkę większej całości fragmencik przeczytam. To jest od 15 do 19, tak żeby nie wyrywać tego tekstu z kontekstu. Zaczyna się od takiego wyrażenia. Tam jest w ogóle 14 wiersz, jakbyśmy się popatrzyli. Wiem, że jakbyśmy tak dalej poszli, to doszlibyśmy do Księgi Rodzaju. Ja wiem, ale tam wcześniej jest napisane naprawdę coś fajnego o tym, że taki hymn, starochrześcijański hymn Ozbudź się ośpiący, a zajaśnij Ci Chrystus. I potem zaraz czytamy, baczcie zatem uważnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Wykorzystujcie każdą chwilę, bo dni są złe. Dlatego też nie bądźcie bezmyślni, ale starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana. Nie upijajcie się winem powodującym rozwiązłość, ale napełniajcie się Duchem. Przemawiajcie do siebie w psalmach, hymnach, w pieśniach duchowych, śpiewając i wysławiając w waszych sercach Pana. Amen. Dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, za to, że darujesz nam swoje słowo. Ono jest skuteczne jako narzędzie, jako miecz obosieczny i jako latarnia, ale także dla nas dzisiaj, Twoich dzieci, jest chlebem, po który wyciągamy nasze ręce i prosimy Cię, Panie, abyś nam go udzielał. Udziel nam tego chleba, abyśmy mogli być dzisiaj nasyceni w imię Chrystusa Jezusa. Amen. Pozwólcie, że zacznę może jednak od wystroju, bo on jest dzisiaj szokujący i bardzo lubię. Chciałbym użyć słowa kocham to, kiedy przychodzę tutaj na te uroczystości i za każdym razem jest coś wyjątkowego i coś pięknego. Dzisiaj nasza kaplica jest zupełnie przyozdobiona zgodnie z tym, co traktują w różnych kościołach, ale także w synagogach. Chcę powiedzieć, że zgodnie z prawem mamy, zgodnie z prawem żydowskim, zgodnie z Torą, mamy dzisiaj takie świętowanie, które dotyczy Pięćdziesiątnicy, liczonej w chrześcijański jednak sposób. W Księdze Kapłańskiej, czyli Wajkra, taka jest nazwa tej księgi, to tylko po to, żeby ewentualnie nam się coś tam osadziło, że jest hebrajska nazwa tej księgi. My mówimy kapłańska, a oni mówią Wajkra. Rozdział 23, wiersz 15 mówi, od dnia przypadającego po pierwszym dniu odpoczynku, licząc od święta Paschy w dniu, kiedy przyniesiecie omer na zakołysanie, będziecie liczyć dla siebie 7 pełnych tygodni.
Omer na zakołysanie. Nie wiem, jak się kołysało Omer. Omer to jest pewna jednostka, to snopek. Pozwoliłem sobie dzisiaj z takim snopkiem na nabożeństwie przyjechać. Była jakaś uroczystość, najwyraźniej ona wiązała się chyba z kołysaniem. Dzisiaj o tym kołysaniu mówiła coś Magda, o tym, że była kołysana. Była taka tradycja żydowska, kiedy, oczywiście gdy stała świątynia, gdy składano ofiary, dzisiaj się tego nie robi, że snopek jęczmienia, czyli ten omer, takiej wielkości może większej niż ten, oczywiście ten jest jeszcze zielony, tamten był już jęczmień w święto Paschy już był dojrzały, wiesz, jęczmień już był dojrzały tam na Bliskim Wschodzie, a na 50 dni później zaczęła dojrzewać pszenica, więc na święto pięćdziesiątnicy przynoszono taki snopek pszenicy, to jest oczywiście żyto, więc nic z tych rzeczy, jeszcze na dodatek zielone zupełnie. Przynoszono, żeby ten obrzęd kołysania odbywać. My tego nie będziemy robić oczywiście. Ale nie mogłem się powstrzymać. Pięknie jest. Pomyślałem sobie, będzie wam pasował. Licząc od dnia Paschy, następnego dnia, czyli 50 dni, trzeba dodać 7 tygodni, łącznie z tym dniem Paschy wychodzi 50 dni i święto pięćdziesiątnicy, ten obrzęd i takie wielkie uroczyste święto obchodzono. Chcę powiedzieć, mówiono w starożytności, że nie wiecie, co to jest święto, jeśli nigdy nie byliście w Jerozolimie na pięćdziesiątnicy. Więc my we Fromborku chcielibyśmy jednak powiedzieć coś na temat świętowania. Wiemy, bo my świętujemy. Chcę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyłożyli się do tego dzieła i Halince, ale też tym wszystkim wykonawcom z Darkiem pewnie na czele za to, że mamy dzisiaj tak ustrojoną kaplicę w te brzozy i wszystkie inne rzeczy. Bardzo wam dziękujemy. Na święto pięćdziesiątnicy każda synagoga jest tak wystrojona, a kiedyś pewnie i kościoły były tak strojone, dzisiaj kto by tam pamiętał. Ale my chcemy sięgać pamięcią, bo ktoś może powiedzieć, no człowieku, to minęło już, to dawno było temu. A ja myślę sobie, Ewangelia Mateusza powiada tak. Mądry gospodarz to taki gospodarz, teraz posłuchajcie, zobaczcie, czy to prawda. Mądry gospodarz to taki, który umie dobywać ze skarbca stare rzeczy i nowe rzeczy. Myślę, że na tym polega mądrość. Dzisiaj ceni się raczej ten modernizm. Zresztą my jesteśmy trochę modernistyczni, albo nawet i post. Patrząc na te kazalnice i inne rzeczy, to nie jest raczej tradycyjna rzecz. Ale umieć wydobywać też i nawiązywać do starych rzeczy. Mądry gospodarz to ten, który umie zrobić pożytek ze starych rzeczy, wie jak użyć i z nowych rzeczy. I myślę, że chyba tego się chcemy uczyć i to jest jakaś tradycja, może to jest ładne słowo, może to jest brzydkie słowo, nie wiem jak, którą chcielibyśmy zachować. Święto Pięćdziesiątnicy w synagodze czytało się i czyta się do dzisiaj dekalog, bo to jest święto, które się określa też Zman Matan Torateinu, czyli dzień nadania Tory. Dzień nadania Tory, czyli dzień nadania Pisma Świętego, a szczególnie dekalogu. Jest to wspominanie także, poza tym świętem żniw, tym wiosennym świętem żniw, bo jest jeszcze jesienne święto wypadające, święto namiotów, to wiosenne święto żniw, czyli po hebrajsku Szawuot, to święto po prostu oczywiście wspominano także te plony, ale pod kątem też tego, że Bóg daje Izraelowi prawo, nadał prawo właśnie 3 miesiące po wyjściu z Egiptu, po wyjściu, czy prawie, znaczy ponad 2 miesiące, tak, po tym wydarzeniu, do tego nawiązuje to świętowanie, że tu właśnie Tora została nadana, stąd nazwa. W każdym izraelskim domu w ten czas święta tygodni, święta Szawuot, święta Pięćdziesiątnicy, widzicie tyle nazw, a my dodaliśmy jeszcze swoją nazwę, Zielonych Świąt, tak? Dzięki czemu Zielone Święta stały się też podstawą naszej nazwy. W ten dzień Zielonych Świąt, mówiąc po naszemu, czyta się w domach izraelskich Księgę Rut. To jest taka księga, którą może przeczytać, kiedy lecą reklamy na Polsacie.
Jeśli masz Polsat, wiesz co to jest, co ja teraz powiedziałem, co to jest Polsat. Jeśli tam po prostu włączą ci reklamy, to możesz wziąć sobie spokojnie księgę Rut i ją przeczytać, bo zdążysz, zanim się reklamy skończą. Także wyłącz sobie reklamy, włącz sobie księgę Rut i sobie przeczytaj. Zobaczysz, to są 4 rozdziały bardzo fajne. Gdzieś patrzę, gdzieś Marta gdzieś tu jest pewnie. Będę musiał mówić wolniej. Dajesz radę. Dziękuję, Marta. Synagogi ustrojone, gałązki stoją, świętowanie jest najlepsze. Pięćdziesiątnica dla Żydów to święto nadania Tory, pięćdziesiątnica dla Żydów to święto wspominania dobroci Bożej za te pierwsze wiosenne plony, a dla chrześcijan pięćdziesiątnica to przede wszystkim ten wyjątkowy dar. To nowe prawo, jeśli Bóg nadał prawo Mojżeszowi na Synaju, nadał prawo, które nazywamy Torą, to tego dnia stąpiło na chrześcijan, stąpił na Kościół Duch Święty, który nadał swoje własne prawo. To jest bardzo ważne, bo to zapowiadali prorocy. To zapowiadał między innymi Jeremiasz, kochany Jeremiasz, który powiedział: oto nadchodzą dni, kiedy nowe przymierze zawrę z narodem izraelskim, z narodem Judy i z narodem Izraela. Nie tak, jak zawarłem je w tamte dni, kiedy oni to przymierze zerwali, a ja byłem mu wierny. Ale oto nowe przymierze zawrę. Oto zawrę takie przymierze, które nie będzie już zapisane na kamiennych tablicach, ale wypiszę je w głębinach ich jestestwa, w ich sercach wypiszę. To będzie nowe prawo, wypisane Bożą ręką w głębinach jestestwa. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy jako Kościół przyjmowali tego, który wypisuje to prawo. Dlatego tak ważne jest obchodzenie tego święta i przypominanie sobie, że to Duch Święty wypisuje w naszych sercach swoje słowo. Chodzi o to, by ten pisarz sam wypisał w naszych sercach to, co chce nam powiedzieć. I to jest coś wyjątkowego. My to obchodzimy. Kościół chce to dzisiaj także inaugurować i chce to określić. Opowiadamy i mówimy o tym, że wierzymy w Ducha Świętego, prawda? Nieraz mogą być z tym pewne problemy, bo to jest bardzo tajemnicza z tych trzech postaci. Ale jednak wyznajemy wiarę, która mówi: wierzę w Ducha Świętego. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który mówi przez proroków i który wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę i który od Ojca i Syna pochodzi. Wierzymy w Ducha Świętego i tym się nie różnimy od wszystkich kościołów chrześcijańskich, które taką wiarę również wyznają. Wierzymy w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Wierzymy w Ducha Świętego, ale my nie chcemy na tym pozostać. Tak jak wierzymy w Chrystusa nie tylko głową, nie tylko umysłem, nie tylko intelektem, ale wierzymy w Chrystusa, którego trzeba przyjąć do serca, żeby móc żyć. Nasza wiara nie może być tylko oparta o to, co jest intelektualnie dla nas do przyjęcia. My chcemy głosić to, że nie tylko mówię o tym, nie tylko o tym czytam, ale tym żyję, przeżywam, przyjmuję. I z Duchem Świętym jest dokładnie tak samo. Ruch Ziemświątkowy to ruch, który jakby wskazał na to, że Kościół u swoich początków był charyzmatyczny, był pełen ducha. A kiedy przestaje być pełen ducha, staje się skostniałą zrzędą. Staruchą, która po prostu prawi morały, której nie da się słuchać, bo jest po prostu nieprzyjemna. Czy taki obraz Kościoła dzisiaj czasami nie występuje? Patrzy się na Kościół jak na taką starą jędzę, która zrzędzi, coś mówi, jeszcze dodatek żyje po swojemu, żyje w taki sposób, że można jej bardzo łatwo wytykać. Świat dzisiaj potrzebuje takiego Kościoła, jaki był w dniu Zielonych Świąt, tam w Pięćdziesiątnicy, tam tego dnia, gdy Chrystus posłał go do swojego na swój Kościół. Świat dzisiaj takiego Kościoła potrzebuje. Dzisiaj świat potrzebuje Kościoła pełnego ducha. Bez tego ducha jesteśmy rzeczywiście po prostu martwi. Dlatego dzisiaj wspominamy to, że tego dnia, 50 dni po śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, 50 dni od święta Paschy, nagle od strony nieba, jak czytamy, dał się słyszeć szum takiego
potężnego, takie uderzenie, potężne uderzenie gwałtownego, potężnego wiatru, które wypełniło cały dom, w której byli zebrani. I zaczęli mówić innymi językami, jak Duch poddawał. Dzisiaj chcemy, aby ta prawda mogła być także ogłoszona, żeby mogła być także wypowiedziana, żeby mogła być także dzisiaj przeżyta. Bo prawdy wiary, doktryny wiary są ważne, teologia jest ważna i nie negujemy jej wartości. Ale powiedzcie, kochani, jeśli doskonale wiemy, jak zrobić obiad i moglibyśmy być mistrzami od tego, by mówić o tym, jak należy jeść obiad, a po prostu nie zasiedlibyśmy za stołem i nie przygotowalibyśmy sobie obiadu, poumieralibyśmy z głodu. Nie wystarczy wiedzieć, jak się robi, nie wystarczy mówić, jak się robi, nie wystarczy opowiadać o tym, trzeba jeszcze po prostu przeżyć. Dlatego dzisiaj wzywamy i mówimy o tym, że powinniśmy przeżywać to doświadczenie. I ja chciałbym z wami wrócić na sekundę do tego, co było tydzień temu. Jak kojarzycie, Reinhard Bonnke, tu jest znowu na zdjęciu, ale inna jego książka, Mighty Manifestation, książka, która mówi o wielkich manifestacjach, o potężnych manifestacjach, która ma taki piękny podtytuł Dary i moc Ducha Świętego. W tej książce można przeczytać takie zdanie, które Reinhard Bonnke, wspominany tydzień temu, napisał. Pomyślałem sobie, przytoczę, bo jesteśmy ciągle jakby w kursie dzieła. Chrzest w Duchu Świętym nie miał być pojedynczym, emocjonalnym wydarzeniem odnotowanym gdzieś w pamiętnikach wierzących, ale czymś, co wciąż towarzyszy, stale otacza wierzących. Duch jest ich środowiskiem, jest powietrzem, którym oddychają, zapewniając tym samym żywotność chrześcijańskiej wiary. Święty Paweł do Ateńczyków, głosząc słowo, powiedział, że w tym Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. A Reinhard Bonnke chciałby powiedzieć, że tym Bogiem, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jest Duch Boży. Duch Boży jest dla chrześcijanina takim ekosystemem, w którym żyjemy. Jest takim miejscem, w którym możemy oddychać, który nas otacza. Potrzebujemy tego miejsca, ale wiecie, może być tak, że On jest wokół nas, On jest wokół nas i wieje. Nie dlatego przecież wołamy, przyjdź Duchu Święty, ponieważ Bóg może nam go dać albo nie. Bóg go nam dał. Niektórzy mówią, nie trzeba nawet wołać, przyjdź Duchu Święty, bo On został już podarowany. Nie trzeba. Ale trzeba zawołać do siebie, że muszę otworzyć Mu drzwi na oścież, bo On jest już. Przyjdź Duchu Święty to jest takie moje zaproszenie. Kiedy ja mówię przyjdź Duchu Święty, to nie mówię, Panie, poślij go z nieba, ale Panie, otwieram drzwi, przyjdź. Otwieram szeroko drzwi i mówię, wejdź. Jesteś tutaj nie tylko mile widziany, jesteś tu konieczny. Jesteś konieczny, żebym mógł oddychać, żebym mógł chodzić, żebym mógł żyć, żebym mógł poruszać się, żebym mógł cokolwiek zrobić. Chrześcijanin jest bowiem zależny od Ducha Świętego. Nawet byśmy powiedzieli w ten sposób. I tak mówi zresztą doskonale właśnie ten tekst, który czytamy dzisiaj jako wyjściowy. Chciałbym się ciebie zapytać, jak by wyglądał akumulator, który byś postawił sobie w domu, na przykład, nie, do pań to może mniej. Akumulator to jest takie coś, z czego płynu się nie pije. Tak przeczytałem ostatnio, że takie zdanie bardzo mi się podobało, że kiedyś w instrukcji samochodu było napisane, jak ustawić sobie zawory, różne rzeczy, a teraz w instrukcji samochodu jest napisane, że nie pijemy płynu do akumulatora. Płynu z akumulatora, nie pijemy, także to tak, poprawiło się, jeśli chodzi o ogólną świadomość rzeczy. Panowie, wyobraźcie sobie, kupujecie sobie nowy akumulator do swojego nowego, pięknego samochodu lub do starego samochodu, kupujecie sobie nowy akumulator. A z racji tego, że on jest zupełnie nowiuszki, bez żadnego zarysowania, w ogóle jest idealny, to teraz sobie wyobraźcie, wstawiacie go sobie na półkę do swojego pokoiku i patrzycie się na niego długo i namiętnie, wsiadacie do samochodu i jeździcie na starym. Jeździcie lub nie jeździcie. Nie jeździcie, no bo najczęściej kupujecie samochód, kupujecie akumulator, ponieważ poprzedni wam padł. Bo akumulatory mają to do siebie, że potrzebują ładowania. Akumulatorów nie trzyma się w domu na półce
aby je podziwiać. Akumulatory trzyma się w urządzeniu, aby mogły ładować. My po każdym nabożeństwie oddajemy nasze baterie do ładowarki, wkładamy do ładowareczki, żeby mogły się napełnić. Bo baterie mają to do siebie, że się zużywają. Nie wiem, czy ktoś wie. Wiedza bardzo tajemnicza. Dlaczego mi nie chodzi zegarek? Może zepsuł się. Nie, może po prostu bateria się wyczerpała. To jest taka najbardziej prozaiczna rzecz. Baterie się bowiem wyczerpują. Pomyśl sobie przez chwilkę o sobie, że jesteś taką wielką chodzącą bakterią. Baterią, przepraszam. Duża chodząca bateria jednokomórkowa. Nie jednokomórkowa, tam jest więcej komórek. Duża chodząca bateria. Jesteś baterią, która potrzebuje do ładowania. Może to brzmieć oczywiście bardzo, tak bym powiedział, banalnie, ale chcę się zapytać was, czy właśnie tak nie było w Edenie? Czy tak właśnie nie było w Edenie? Bóg posadził pośrodku ogrodu drzewo życia, aby człowiek mógł co robić? Aby mógł brać i ładować swoje akumulatory, ponieważ człowiek nie jest sam z siebie nieśmiertelny. Dlatego czytaliśmy i panowie na czwartkowym nabożeństwie, Przemek z Irkiem, wprowadzali nas te zagadnienia. Dlatego właśnie pewnego dnia Pan Bóg dał ten życiodajny zakaz, który brzmiał: wyjdźcie z tego Edenu, bo jeśli byście tam zostali i byście jedli z tego drzewa, jeśli byście ciągle się posiłkowali tym owocem drzewa życia, to wasza koszmarna historia toczyłaby się do końca świata. A tak będzie się mogła w pewnym momencie skończyć, bo wcale nie jest to tak piękne, kiedy ciało się po prostu rozkłada, a wciąż nie można doczekać się tego, by po prostu zwyczajnie obumarło. Od samego początku byliśmy ludźmi, którzy zostaliśmy stworzeni jako istoty zależne. Potrzebujemy ładowania. W ogrodzie Eden potrzebowaliśmy drzewa życia, bo bez drzewa życia nie mogliśmy przedłużać egzystencji. Kiedy straciliśmy dostęp do drzewa życia, umieramy. Ale ci, którzy odnaleźli drogę do nowego życia, do życia, do drzewa życia, do Jezusa Chrystusa, dostali obietnicę, że co prawda ich ciało umiera, ale ich życie toczy się dalej. Potrzebujemy ładowania. Jesteśmy baterią, która się wyczerpuje. Jesteśmy jak samochód, którym w pewnym momencie kończy się paliwo i trzeba po prostu zajechać na stację benzynową. Chrześcijanin to człowiek, który jeździ na spotkania modlitewne, chodzi do swojej komory codziennie po to, by ładować swoje baterie, by móc znowu napełnić się Duchem Świętym, bo tego potrzebuje. Każdy z nas nieustannie, wciąż i wciąż. I myślę sobie, że to doświadczenie jest nam szczególnie cenne. Wróćmy do naszego tekstu, żeby nie było za późno. Jak mówi tutaj święty Paweł, baczcie zatem uważnie, jak postępujecie. On mówi, uważajcie, jak postępujecie. To takie niby nic, ale chcę powiedzieć tak. Żyjemy w takim środowisku i żyjemy w takich czasach, w których musimy mieć mądrość, żeby wiedzieć, jak postępuje. I tak, dlatego doda, nie jak asofoi, ale jak sofoi, jak mądrzy. Jak mądrzy, nie jak niemądrzy. Wykorzystujcie każdą chwilę, mówi dalej, bo dni są złe. Bardzo ciekawe, bo bardzo aktualne. Chcę się zapytać, święty Pawle, czy twoje dni były aż tak złe, jak te, których my jesteśmy? Bo jak włączymy wiadomości, jak włączymy internet, to się nagle okazuje, że mamy zalew złych wiadomości. Dramatycznych wiadomości. I możemy dzisiaj powiedzieć zupełnie śmiało, dni są złe. Kiedyś pamiętam takie wydarzenie w jednym zborze. Przyszła dziewczyna, może po raz pierwszy, nie wiedziała, jak się tak odzywać specjalnie, więc mówi dzień dobry. No tak chciała jakoś się przywitać. A tam był taki już długoletni wierzący, bardzo już długoletni wierzący. I on do niej tak się popatrzył na nią i mówi, dni są złe, Pan jest dobry. Dzień dobry. Dni są złe. Bóg jest dobry. Mówi się chwała Panu po prostu. Albo Pani. Dni są złe, Bóg jest dobry. Tutaj święty Paweł to tak określa. Dni są złe.
I mówi dalej, dlatego nie bądźcie bezmyślni, ale starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana. Tutaj chcę zwrócić waszą uwagę, że można by nawet użyć słowa, nie tylko nawet nie bądźcie bezmyślni, ale tam można by użyć słowa nie bądźcie głupi. Bo tam jest użyte akurat wyrażenie, które dokładnie to oddaje. Ale no, żeby nikomu przykrości nie czynić. Więc po pierwsze, zachowujcie się, postępujcie nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy i nie bądźcie bezmyślni, nie bądźcie głupi po prostu. Żyjemy w złym świecie. Świecie, który nam nie ładuje baterii, ale który wyczerpuje. Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, że pod koniec dnia jesteście wyczerpani. Macie takie wrażenie, że pod koniec dnia robi się już was tak jakoś, że już jesteście po prostu... Nasze ciała potrzebują odpoczynku, one potrzebują regeneracji, one potrzebują snu głębokiego, snu płytkiego, one potrzebują snu fazierem. Nasze ciała tego potrzebują. Słuchaj, jesteśmy tak skonstruowani przez Pana Boga, nasze dusze tego potrzebują i nasz duch tego potrzebuje, by mógł się naładować. Czym? Bożą obecnością. Dlatego tak ważne jest. To nie jest kwestia taka, wiesz, to jest przykazanie, mamy się modlić. Nie, to jest tak, jakbyś musiał powiedzieć dzieciom, musisz jeść, żeby żyć. Ono, jak się rodzi, ono ma instynktownie od razu taką zdolność, by się przyssać do mamy i po prostu jeść, bo po prostu jest to już włożone w jej DNA, w DNA dziecka. Chrześcijanin, gdy się rodzi, ma naturalną skłonność do tego, by po prostu zaczerpnąć, by być, by znaleźć się blisko i by móc karmić się. Ale tutaj czytamy dalej, jest powiedziane, nie upijajcie się winem. To jest bardzo oczywiście na miejscu wyrażenie, szczególnie w Dniu Zielonych Świąt. Świętujemy, ale nie tak, żeby się upijać. Świętujemy, ale tak... Tutaj nie jest powiedziane nie pijcie wina. Tu jest napisane tylko nie upijajcie się. Także to jest ta różnica. Nie upijajcie się i tutaj pozwólcie sobie, bo tak przywołam greczyznę bez sensu. Ta greczyzna jest trochę bez sensu i trochę sensem, ponieważ tam jest powiedziane nie upijajcie się winem, ponieważ ono powoduje i tutaj jest użyte słowo asocia albo asotia, dokładnie tak by trzeba powiedzieć. No takie słowo, asotia, może ono nie ma większego znaczenia dla ciebie, dla mnie też nie miało specjalnego znaczenia, dopóki je nie rozłożysz. Bo a w języku greckim znaczy nie, asotia pochodzi od słowa sodzo, a sodzo znaczy zbawienie. Soter to jest bawiciel, sodzo to jest bawienie. Asotia to jest słowo, które oznacza różnego rodzaju... swoją niemoc, która prowadzi cię do tego, że nie uratujesz swojego życia. Gdybyśmy chcieli tak głębiej wejść trochę w ten tekst, to moglibyśmy powiedzieć, nie upijajcie się winem, który wywołuje to, że stajecie się bez ratunku. No cóż, z medycznego punktu widzenia, jak wiemy, alkohol to depresant. Wbrew pozorom to nie jest związane może z depresją, tak? Może to jest raczej taki środek psychoaktywny, który działa na układ ośrodkowy, układ nerwowy, który obniża, zmniejsza, osłabia i może powoduje też pewne inne elementy. Depresant, taki, który obniża twoją energię wbrew pozorom. On ma coś tam, wiecie, dla kurażu mówią, tak? Dla odwagi. Mówią, to jest właśnie, on obniża trochę pewne, co on obniża? On obniża pewną kontrolę mózgu. On wpływa na pewną sytuację w twoim mózgu i jeśli go się weźmie więcej, to człowiek przestaje mieć kontrolę nad głównym ośrodkiem, swoje zachowania, poczynania i całą swoją aktywność, zaczyna po prostu nie mieć nad tym kontroli. Wiemy, do czego to prowadzi. Brak samokontroli prowadzi do zachowań zupełnie dramatycznych. To jest właściwie słowo, które mówi tak, powodujących właśnie rozwiązłość. To powoduje, że po prostu przestajesz kontrolować, się po prostu rozsypujesz, tak? Zaczynasz zachowywać się w sposób niekontrolowany i ostatecznie to wywołuje w tobie taki stan, który może ty tego nie widzisz, ale wszyscy patrzący się na ciebie z zewnątrz po prostu są zażenowani tym, jak to wygląda. W ten sposób, w ten deseń. Nie upijajcie się winem. On wywołuje pewne stany, w którym nie możesz znaleźć ratunku.
bo tak by trzeba było to przetłumaczyć. Jest asocia. I dalej możemy powiedzieć tak, co to znaczy? To znaczy, że wszelkiego rodzaju używki, które powodują chwilowe poczucie szczęścia, no bo je się bierze po to, żeby przez chwilkę człowiek lepiej poczuł, one nie dają nam długotrwałego efektu, a wręcz doprowadzają nas do sytuacji, w której stajemy się uzależnieni od tych używek i koniec może być taki, że stajemy się po prostu czy to narkomanami, alkoholikami, czy jakiegokolwiek innego uzależnienia podlegający. W kontekście więc tego, co tutaj czytamy, nie rozwijam tych myśli, bo myślę, że one są ogólnie znane, a dzisiaj mamy święto, a nie spotkanie grupy AA. Tak, ale te zjawiska odczłowieczają, wywołują bestie, tak, w człowieku, dehumanizują. Ale chcemy zwrócić uwagę na coś, co Paweł pokazuje jako wartość dodatnią. Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem Świętym. I tutaj docieramy do bardzo ciekawego momentu i właściwie to było po to zrobione, ponieważ to napełniajcie się użyte jest w bardzo dziwnej okoliczności, bo tu jest użyte jako forma bierna imperatywu czasu teraźniejszego. I ja wiem, że już nic nie zrozumieliśmy. Dobra, było tak fajnie. To może tak po kolei. Strona bierna, ale może inaczej. Imperatyw, czyli nakaz. Nakaz. Tu jest napisane napełniajcie się, to jest nakaz. Nakaz, który Paweł kieruje do Efezjan i do Fromborczan i do wszystkich innych. Napełniajcie się. Czasu teraźniejszego. No, to jest logiczne, to wiadomo, tak? Czyli teraz się, nie napełnijcie się, bo niektórzy mówią, otrzymałem już kiedyś Ducha Świętego, dostałem już kiedyś, mogę nawet powiedzieć wam, kiedy dostałem, mogę wam opowiedzieć, co się wtedy wydarzyło, a ja chcę powiedzieć, to jest wezwanie trwające, czas teraźniejszy trwający, napełniajcie się, ponieważ każda bateria w pewnym momencie się wyczerpuje. Nie stworzono takiego akumulatora, który by przechowywał na wieki energię. Każdy się wyczerpuje, każdy organizm się wyczerpuje, ty i ja. Podlegamy temu samemu zjawisku. Dlatego napełniajcie się. Dlatego potrzebujemy ładowarki. I mówiąc już zupełnie technicznie, Duch Święty jest twoją ładowarką. Być w nim zanurzonym, to znaczy być, wrócić z powrotem do niego, by móc zostać napełnionym. Są takie momenty w twoim życiu, kiedy masz świadomość swojej słabości, przychodzisz i mówisz, proszę, ale są też takie momenty, kiedy po prostu jesteś przed Panem i On cię ładuje. Doświadczasz Jego pokoju w czasie modlitwy. Doświadczasz jakiegoś uspokojenia. Może uspokaja twoje emocje. Wiesz, jeśli po modlitwie jesteś spokojniejszy, jesteś radośniejszy, jesteś bardziej jakby zdolny do wychodzenia pozytywnie. Jeśli po modlitwie mówisz, Bóg jest ze mną, nic mi się złego nie może spotkać. Cokolwiek by się nie stało, Bóg jest nade mną, pode mną, w Nim żyję, chodzę, mieszkam, poruszam się, w Nim jestem. Jeśli po modlitwie masz takie objawy, że jesteś spokojniejszy, że jesteś bardziej jakby ufasz i mniej się denerwujesz, znaczy, że ładowarka działa. Jeżeli po modlitwie wychodzisz, jesteś wściekły, zły, rozgoryczony, to znaczy, że ładowarka nie zadziałała. Coś jest popsute. Z tym, że chcę ci powiedzieć tajemnica taka, to nie Duch Święty. On działa. Styki są zaśniedziałe. Coś tam się porobiło. Wiesz, ze stykami i tak bywa. Tam się coś porobiło. Trzeba by było je oczyścić, nie? Używa się do oczyszczania styków różnych materiałów. Tutaj często potrzeba po prostu odrobiny łez, odrobiny jakiegoś takiego poczucia, że coś muszę zmienić. Bo jeśli po modlitwie wychodzę rozczarowany, rozgoryczony, albo od razu pierwsza moja reakcja po modlitwie jest jakaś wściekłość, to znaczy, że sorry, ale nie zostałem doładowany właściwie. Potrzebuję zmiany. Idziemy jeszcze kawaloncik. Chcę powiedzieć po prostu, że ten czas teraźniejszy jest w Kościele bardzo ważny. Jako Kościół wołamy Duchu Święty. Potrzebujemy Ciebie. I to nie jest tak, że Ty nie wiesz, że my Cię potrzebujemy. To my zapominamy, że Cię potrzebujemy.
to my myślimy sobie, że jesteśmy już na tyle, nie wiem, już wierzący i wiedzący wszystko, że potrafimy sobie poradzić z każdym problemem, potrafimy rozwiązać każdą sytuację, a to nie jest prawda. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, w każdej dziedzinie życia. Potrzebuję Ciebie w domu, potrzebuję Ciebie w pracy, potrzebuję Ciebie na urlopie, potrzebuję Ciebie, kiedy jestem w trudnej sytuacji, potrzebuję Ciebie, gdy jestem zdrowy, potrzebuję Ciebie w chorobie. Ja muszę sobie to tylko uświadamiać. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję tego ekosystemu, tego, żeby znaleźć się znowu w tych przepięknych okolicznościach, gdy Duch Święty ładuje moje baterie i powoduje, że z nimi razem przychodzi pokój, przychodzi radość, przychodzi uspokojenie i zdolność do tego, żeby móc mówić. Bo owocem Ducha, moglibyśmy powiedzieć, miłość i dobroć, i cierpliwość i łagodność. Jeśli tego nie ma, siostry, bracia, to nie problem w Duchu Świętym. Coś jest na stykach, coś nie łączy. A więc zapraszam serdecznie, żebyśmy sobie na ten temat myśleli, bo to wezwanie o charakterze imperatywu w czasie teraźniejszym, czyli to napełniajcie się, jest ważne. Ale tam jeszcze powiedziałem takie brzydkie słowo, strona bierna. Strona bierna imperatywu czasu teraźniejszego. I dopiero wtedy mamy komplet. To, że imperatyw, to dobrze. To, że teraźniejszy, fajnie. Ale co to znaczy strona bierna? To znaczy, że ty sam się nie ładujesz. Że nie jesteś stroną czynną. To jest u nas źle przetłumaczone, więc dlatego pozwolę sobie tylko zaznaczyć. Nie tyle napełniajcie się, bo to jest, no, właściwie to by sugerowało, weź się napełnij, tak? A co ja mogę zrobić? Właściwie tam, bądźcie napełniani. Tak należałoby przetłumaczyć, ale kto by to tak chciał tłumaczyć? Bądźcie napełniani Duchem. To by znaczyło, że ty masz podstawić tylko miskę, a ona będzie się napełniać. To nie jest tak, że ty ją napełnisz. To nie jest tak, że ty możesz powiedzieć, Duchu Święty, musisz mnie napełniać, nie? Ja muszę być tylko w pewnej predyspozycji. Jaka to predyspozycja? No jedna, podstawowa, tak? Żeby Duch Święty mógł mnie napełnić, tam musi być miejsce dla Niego. Tam musi być dla Niego stworzone miejsce. To znaczy, musi być przygotowane, musi być, no może powiedzmy sobie, przynajmniej tak po naszemu wygospodarowane, żeby on miał gdzie wejść. Bo jeśli masz wszystkie pokoje zapchane, wszystko jest po prostu ustawione w twoim życiu i mówisz, Duchu Święty, przyjdź, to on, wiesz, on tak przyjdzie i co? I tak postać sobie ma gdzieś tam na korytarzu, w holu, popatrzeć, jak ty masz ładnie urządzone. Kościół od samego początku mówi, i to myślę, że dzisiaj warto by było podkreślić, że my potrzebujemy tego Bożego Ducha do tego, by nam poukładał wszystko na nowo. To jest bardzo trudne. To jest w ogóle chyba, nawet bym powiedział, najtrudniejsza rzecz w chrześcijaństwie. Żebym uznał, że ja nie mam wszystkiego poukładane tak, jak trzeba. Ja mam poukładane, tak. Ale teraz Duch Święty chce przyjść i mówić, czy się zgadzasz, żebyśmy powyrzucali te graty stare. Ty jesteś do nich przywiązany. Macie taki problem, jak sprzątacie? Jak zaczynamy robić porządki w domu. Biorę szafkę, mówię, wywalę z niej wszystko. Wszyściuśko wywalę. Wszyściuśko, będzie wreszcie porządek. A potem zaczynam oglądać i każda rzecz mi się przyda. Widziałam ją ostatnio, 30 lat temu, kiedy robiłem wtedy porządek i pomyślałem sobie, do czegoś mi się przyda. I dalej ją trzymam. Będę to miał. I dalej ją przełożę. I cokolwiek by się nie wydarzyło, po remoncie mam dalej tyle samo gratów, co przed. A obiecałem sobie, że wszystko wywalę. Macie tak? Tak jest z nami również duchowo. Jesteśmy przywiązani do naszych sposobów myślenia, do naszego sposobu działania. Jesteśmy przywiązani, mówimy, ale to się przyda, to się przyda, to się przyda. Czy jesteśmy gotowi powiedzieć, Panie, po prostu zrób w nas porządek. Bo jeśli nie damy Mu przestrzeni, to co wołamy? Napełnijcie, napełnij nas, napełnij mnie. A on mówi, ale a gdzie mam tam coś jeszcze włożyć? Tam jest po prostu wszystko nawtykane. Tam jest tak gęsto jeszcze młotkiem poprzebijane, taką miarą natrzęsioną. Wszystkie rzeczy, jakie tylko zebrałeś w życiu, tam są. Czy jesteś gotowy się od nich uwolnić? Czy jesteś gotowy uwolnić się od takich rzeczy, które łażą za tobą i ciągle i są pewnym problemem, ale ty jesteś do nich przywiązany i tak chciałbyś do swojego sposobu myślenia? Chcę powiedzieć, to wezwanie, napełniajcie się, dajcie się napełnić, jest głównym przesłaniem święta, zesłania Ducha Świętego. Dajcie się napełnić.
I ja chcę nie powiedzieć, nie chcę tego mówić do was. Chcę to mówić do siebie, bo mam ten problem, że lubię zbierać graty. Należę ciągle do tej epoki zbieracko-łowieckiej. Co zbieram, co upoluję, przynoszę i tak wszystko zaczyna się po prostu, zaczyna się robić po prostu tego, no duży chaos, a wszystko mi się jakoś przyda, wiecie. Jeśli wiesz, o czym mówię, to teraz trzeba by było jakoś to zastosować. Czas teraźniejszy, strona bierna i jeszcze imperatyw. Jeśli tego nie będę miał, jeśli nie będę napełniał się, jeśli nie będę stawał przed Panem, nie będzie mnie mógł wypełnić, bo nie ma miejsca, to ja, moje chrześcijaństwo będzie zawsze takie, wiecie, połowiczne albo jeszcze słabsze. Kondycja będzie słabsza. Ja nie będę miał ani pokoju. Dlaczego nieraz tak jest, że ciągle jestem taki pesymistyczny, ciągle jestem negatywistyczny? Się nie uda, nie może się udać, to nic z tego nie wyjdzie. Dlaczego tam jest ciągle pełno lęku? Bóg mówi mi, nie bój się, a ja się ciągle czegoś boję. Może dlatego, że ciągle nie oddaję czegoś. To ciągle we mnie siedzi. Muszę powiedzieć radykalnie, idź sobie. To słowo, które tutaj rozważam z wami razem. Oczywiście moglibyśmy zrobić jego dalszą analizę. Ono pokazałoby nam, że to napełnianie się duchem. Można by też przetłumaczyć tak, wypełnić się wszystkim tym, czego Bóg dla mnie chce. Bo ja jestem wypełniony swoimi różnymi oczekiwaniami, marzeniami, pragnieniami. Jeszcze bym chciał więcej z tych marzeń, pragnień, oczekiwań. Jeszcze bym chciał dużo więcej. A on mówi, ale najpierw usuń to, co masz, żeby mógł wypełnić się nową treścią, nową jakością. I wtedy nagle okazuje się, że tak, właściwie wiecie, do życia nie potrzeba człowiekowi wielu rzeczy. Tak naprawdę do życia potrzeba człowiekowi jest tego pokoju z Bogiem, który zrodzony w nim rodzi pokój między ludźmi, powoduje, że nie potrzebuje nie wiadomo ilu rzeczy. Nie muszę się otaczać nie wiadomo jakimi instrumentami. Bo to napełniać się, znaczy powodować obfitość, zaopatrywać, dopełniać się w tych szczegółach. Czynić doskonałym. I to Bóg chce zrobić. Tylko muszę dać Mu miejsce i klucze. I możesz powiedzieć, to nie jest takie proste. Tak, to nie jest takie proste. Muszę wiedzieć, gdzie są te moje graty i gdzie nie mogę go wpuścić, bo on musi najpierw to wszystko wyrzucić. Jego symbolem wśród pięknych wielu, jak olej, jak gołębica, jest także wiatr i jest także ogień. Ja się nie dziwię, że wiatr i ogień są jego symbolami, bo kiedy przychodzi do takiej graciarni jak ja, to tam trzeba najpierw wypalić, a potem przewiać, albo odwrotnie, najpierw przewiać, potem wypalić. Wypalić ogniem, przewiać i jeszcze wypalić i przewiać. I wtedy jest miejsce, żeby mógł zacząć działać. Wtedy wreszcie ma gdzie działać. A zamknę to takim wezwaniem, bo Święty Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale mówi, a mój Bóg wypełni wszystkie wasze potrzeby. O, jest trudno to przyjąć, trudno w to uwierzyć, że mój Bóg, mówi Święty Paweł do Filipian, wypełni wszystkie wasze potrzeby według całego bogactwa, jakie jest w Chrystusie Jezusie. Wszystkie wasze potrzeby zaspokoi, wszystkie wasze potrzeby wypełni. Ale może jeszcze i to, co tutaj czytamy. Przemawiajcie do siebie, bo jak otrzymacie tego ducha, i tutaj jest wezwanie do muzyków, taka jedna moja prośba, mała jedna prośba do wszystkich kochanych muzyków. Zapalajcie... ogień takiej chęci śpiewania u ludzi, by chcieli śpiewać z wami. Przemawiajcie do siebie, zobaczcie, w psalmach, w hymnach, w odach duchowych, tam jest pieśniach, ale tam w odach, śpiewając i wysławiając. Jakby człowiek, który jest napełniony Duchem Świętym, śpiewa. I tutaj na koniec, jak jesteś wypełnionym alkoholem, to też zaczynasz śpiewać. Tylko, że... brzmi to, jak brzmi. Dlatego jest coś podobnego. Być wypełniony Duchem Świętym, człowiek chce śpiewać. Chcecie śpiewać? Zapraszam serdecznie. Będziemy mogli pełni Ducha Świętego zaśpiewać jeszcze dzisiaj i następne dni, ale to nie chodzi o zgromadzenie.
Chodzi o to, że moje relacje z ludźmi stają się, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, śpiewające. Byłoby pięknie? Kościół jest do tego powołany. Jesteś do tego powołany, by twoje relacje z ludźmi były śpiewające. Jak to jest możliwe? Napełniajcie się Duchem. Dajcie się napełnić. Pozwólcie, podstawcie to naczynie. Wszystko, co masz zrobić, to powiedzieć: Panie, jestem. Proszę, jestem, napełnij, napełniaj mnie. Usuwaj, co trzeba, wypal, co trzeba, wywiej, co trzeba, abym mógł zacząć budować swoje relacje śpiewająco z moimi braćmi. Niech tak się stanie. Amen.